W ostatnim odcinku mówiłem o kodzie maszynowym i powiedziałem, że to właśnie rozumie komputer. Komputery rozumieją jedynki i zera, a kod maszynowy nie wygląda na jedynki i zera. O co chodzi? Otóż chipy komputerowe, te procesory, są w najbardziej mikroskopijnym stopniu fascynujące, magiczne, ale jednocześnie nieco nudne i złożone z miliardów niemal niewyobrażalnie małych przełączników elektrycznych, gdzie każdy jest albo włączony, albo wyłączony. Gdybym mógł wziąć ten procesor i skaningowy mikroskop elektronowy, co jest oczywiście możliwe, a na YouTubie są filmy dokumentujące ten proces, gdzie ludzie przeprowadzają podobne badania i stopniowo powiększają obraz, w końcu doszlibyśmy do miliardów mikroskopijnych przełączników elektrycznych lub tranzystorów na tym chipie, a każdy z nich w stanie włączonym lub wyłączonym. Żeby było jasne, aby odnieść sukces jako programista, nie musisz zgłębiać wiedzy na temat procesorów, układów scalonych, tranzystorów, kondensatorów czy przerzutników bistabilnych, które są sprzętem. Naszym zadaniem jest tworzenie oprogramowania, co wymaga innych umiejętności. Podobnie jak chirurg musi umieć obsługiwać narzędzia takie jak skalpel czy aparat EKG, nie musi jednak wnikliwie znać ich budowy. Niemniej warto mieć pewną wiedzę o procesorach, aby nie traktować ich jak czegoś magicznego, lecz zrozumieć, jak działają i jak wpływają na działanie naszych programów. Oczywiście upraszczam. Nowoczesne procesory to nie tylko miliardy tranzystorów, a także cała gama różnorodnych kombinacji i układów tych przełączników. Te różnorodne układy są wykorzystywane przez procesor w połączeniu z innymi elementami komputera, takimi jak moduły pamięci do wykonywania różnorodnych zadań, od reprezentowania wartości liczbowych i tekstu do przechowywania grafiki, dźwięku i wszystkich uruchomionych programów. To właśnie te złożone operacje wykonywane przez procesor i inne komponenty decydują o tym, co dokładnie dzieje się w komputerze w danym momencie. I tak, może to wydawać się zastanawiające i nie jest od razu oczywiste, jak możemy wziąć kilka maleńkich przełączników i powiedzieć, że ta paczka jest teraz koncertem Chopina, a ta paczka przełączników to zdjęcie pięknego samochodu wyścigowego. No cóż, nie mogę pokazać miliardów przełączników, więc zacznijmy na przykład od jednego. Użyję tego symbolu dla przełącznika, który może być włączony lub wyłączony. I ważną rzeczą nie jest to, czy jest to z czymś powiązane, czy powoduje, że coś wydarzy się gdzieś indziej. Nie, jest to sam przełącznik, sam w sobie, ponieważ to ja mogę zdecydować, co chcę, aby to oznaczało. To, co on reprezentuje, zależy ode mnie i w moim programie może być nieco innej niż w twoim, pod warunkiem, że to, co reprezentuje, ma tylko dwie możliwości. W programie komputerowym mógłbym zdecydować, że oznacza to, że użytkownik jest na przykład zalogowany lub niezalogowany, czyli mamy dwa stany. Mógłbym użyć innego, aby powiedzieć, że aktualnie nagrywam lub nie nagrywam, ale to, do czego nie mogę użyć jednego z nich, jest czymś bardziej złożonym. Nie mogę użyć jednego przełącznika do przedstawienia salda mojego konta bankowego, wyników badań laboratoryjnych lub wystawionej faktury w formacie PDF. Ale mogę dodać więcej przełączników, mogę je pogrupować razem, ponieważ mamy ich dostępną absurdalnie dużą liczbę, a jeśli mam grupę przełączników, przechodzę od dwóch możliwych wartości do czterech możliwych wartości. Obydwa przełączniki mogą być wyłączone, może być jeden wyłączony, drugi włączony i na odwrót, i oba mogą być włączone. Okej, w porządku, to nadal jest proste, ale ilekroć dodam przełącznik, nie dodaję tylko dwóch dodatkowych opcji, ani tylko kolejnego włączania, wyłączania. Tak naprawdę podwajam ilość wartości, które możemy przechowywać. Kiedy przejdziemy od jednego do dwóch przełączników, nie zrobi to wrażenia. Musimy posunąć się dalej. Tak więc z dwoma przełącznikami mamy te cztery możliwości, które właśnie widzieliśmy. Nadal jest to bardzo proste. Jeśli dodam jeszcze jeden przełącznik, to będę miał te same cztery możliwości, które miałem sekundę temu, z tym nowym trzecim przełącznikiem. Przeszedłem więc od 4 do 8 możliwych układów tych przełączników. Za każdym razem, gdy dodaję jeden przełącznik, ponownie podwajam możliwe wartości, zatem możliwości szybko rosną, zawsze podwajając się. Przy 3 przełącznikach jest to 8 możliwych układów, przy 4 przełącznikach jest to 16 możliwych układów, przy 5 przełącznikach jest to 32, następnie 64, potem jest to 128, a gdy mam 8 przełączników, jest już ich 256 możliwych układów pośród wszystkich wyłączonych, wszystkich włączonych i wszystko, co jest pomiędzy.
Używałem tych ikon przełączników, ale ich użyteczność dobiega końca. Już nie mogę się zmieścić, ale wciąż potrzebuję sposobu, aby opisać tę aranżację. Mógłbym użyć słów, żeby je przedstawić, ale to trochę nieporadne i to, co mogę zrobić, to użyć 0 dla stanu wyłączonego i 1 dla stanu włączonego. Jest to bardziej zwięzły sposób, aby to zrobić. W obliczeniach używamy 0 i jedynek. Jest to kod binarny, którego używamy do przedstawienia najbardziej podstawowej części komputera. Ale tak naprawdę w Twoim komputerze nie krążą cyfry 0 i 1. Są to po prostu sposoby, w jaki możemy przedstawić lub wizualizować, że te maleńkie elementy są włączone lub wyłączone. Teraz pozwól, że się poprawię. Nazwałem je przełącznikami, ale w informatyce nie nazywamy każdego z tych elementów przełącznikiem. Nazywamy to trochę w odniesieniu do cyfry binarnej, najmniejszego elementu informacji, które wynosi 0 lub 1. Zatem we wszystkich tych przykładach mamy 8 bitów, 256 możliwych kombinacji. Od wszystkich 0 do wszystkich jedynek i wszystko pomiędzy. Mógłbym więc użyć grupy 8 bitów i zdecydować, że reprezentuje ona jakąś skromną liczbę, którą muszę śledzić. Być może liczba skarbów na ekranie, o ile wiem, że ta liczba nie musi być większa niż 256, bo do jej śledzenia wystarczy mi te 8 bitów. Jeśli muszę przechowywać większe wartości, muszę dodać więcej bitów. A ponieważ komputery naprawdę są zbudowane w oparciu o tę binarną koncepcję, łatwiej jest operować wielokrotnościami dwójki. Jeśli przejdę z 8 bitów do 16, przejdziemy z 256 do około 65 tysięcy możliwych wartości. Jeśli podwoimy to ponownie do 32 bitów, no to już mamy 4,3 miliarda możliwych wartości. Natomiast przy 64 bitach, no cóż, nie wiem jak to powiedzieć, ale to bardzo, bardzo dużo. Być może słyszałeś nawet takie zwroty jak architektura 16-bitowa, architektura 32-bitowa lub architektura 64-bitowa. A to odnosi się do ilości bitów, z którymi procesor najchętniej sobie radzi i z którymi pracuje. Zwykle im więcej, tym lepiej. Żaden nowoczesny procesor nie chce zajmować się tylko jednym nędznym kawałkiem czasu. To po prostu nie jest zbyt przydatne. I rzecz w tym, że 64 bity mogą reprezentować bardzo ogromne liczby, ale oczywiście nie muszę ich używać tylko do reprezentowania liczby, ponieważ mógłbym również wziąć te same 64 bity, ale zdecydować się użyć tego konkretnego zbioru informacji do przedstawienia obszaru ekranu komputera o wymiarach 8x8 pikseli i użyć 0 i jedynek do włączania lub wyłączania 64 określonych pikseli. W ten sposób możemy wziąć kilka przełączników i użyć ich do przedstawienia obrazu samochodu wyścigowego. Wracając do kodu maszynowego, dlaczego to nie są jedynki i zera? Cóż, w pewnym sensie są. Pozwólcie, że wyjaśnię to na przykładzie jabłek. Jeśli jestem sklepikarzem i na początku każdego dnia liczę jabłka, które mam na sprzedaż, to jakakolwiek byłaby to ilość, mógłbym to zapisać słowami 36. Albo mógłbym użyć cyfr dziesiętnych, 3 i 6, albo cyfr rzymskich, albo mógłbym zaznaczyć na tablicy, albo przydałby mi się do tego ręce albo jakieś małe obrazki jabłek. Niezależnie od tego, której z opcji użyję, wszystkie oznaczają to samo. Żadna z tych wartości nie jest przybliżona, wszystkie wynoszą dokładnie 36. Są to tylko różne metody przekazywania tej samej informacji. Użyjemy dowolnej metody, która jest w danym momencie najbardziej nam przydatna. Zwykle, która będzie najbardziej zwięzłym i kompaktowym sposobem. I to właśnie dzieje się tutaj. Kod maszynowy może być wyświetlany w formacie dwójkowym, czyli binarnym, ale częściej używa się formatu zwanego szesnastkowym lub heksadecymalnym. Możemy wyświetlić więcej informacji na mniejszym obszarze, używając szesnastkowego systemu zamiast binarnego. Jeśli mam którąkolwiek z tych grup 8-bitowych i muszę opisać te układy w trybie binarnym, potrzebuję 8 jedynek i 0, ale używając szesnastkowego potrzebuję tylko dwóch cyfr, ponieważ każda cyfra szesnastkowa może mieć 16 wartości, od 0 do 9, ale także od A do F, zamiast tylko dwóch różnych wartości 0 i 1, które otrzymujemy z każdą cyfrą binarną.
Zatem to w formacie binarnym staje się tym w formacie szesnastkowym. Kiedy więc widzimy kod maszynowy, są to konkretne szczegóły dotyczące tego, które bity mają wartość 1, a które 0. Po prostu używa się bardziej zwięzłego sposobu wyświetlania tego. W tej chwili nie musimy zagłębiać się w detale zapisu binarnego ani szesnastkowego, ani też w tłumaczenie między tymi zapisami. To nie jest niezbędne na początkowym etapie nauki. Niemniej warto wiedzieć, że w rzadkich przypadkach, gdy programista musi analizować informacje na tak szczegółowym poziomie, że wygodniej jest je prezentować w formacie szesnastkowym niż binarnym.